Człowiek dwa razy w klatce KSW pokonuje Mameda Khalidowa, to staje się legendą tej organizacji i tego sportu. Witam was wszystkich, kochani. Chciałbym tylko coś powiedzieć, że to były moje najcięższe przygotowania w moim życiu. Tyle zabrakło i bym odwołał walkę. Nie mówiłem tego nigdy przed tą walką, ale stała się rzecz niesamowicie bolesna dla mnie, ponieważ odeszła moja przyjaciółka. Wiem, że teraz patrzy na mnie z nieba, czyli moja babcia. Jest mi bardzo smutno, ponieważ odeszła z miesiąc temu, no i nie mogę się pozbierać, bo była bardzo blisko mi osobą. Dlatego też nie mogłem zawieść was, kibiców, i podjąłem rękawice. Ale uwierzcie mi, mało brakowało i bym po prostu tutaj nie wyszedł. Tomek, walka też dzisiaj pełna emocji, zwłaszcza nieprawdopodobna ta trzecia runda, gdzie to się wszystko zmieniało jak w kalejdoskopie. Mamed zaczął inaczej, ostrożnie, jakby czekając, co ty masz do zaproponowania, ale niesamowitą robotę, wydaje mi się, wykonywały te kopnięcia. I low kicki, i te front kicki. Także to gdzieś otworzyło Mameda. Tak, ja byłem bardzo dobrze przygotowany. No i też tak chciałem zadedykować tą walkę mojej babci. Przepraszam za te moje wzruszenie, ale naprawdę jestem taki uczuciowy chłopak. A to, że Mamed był bardzo dobrze przygotowany i chciał wygrać, to mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ to nie wiedziałem dawno, że był taki agresywny w walce. Wiesz co, ja jeszcze jedną rzecz tutaj państwu chcę przekazać, bo podszedłem do was, kiedy już gdzieś te emocje opadły, bo wiadomo, było trochę złej krwi, to jest sport, każdy chce wygrać. Natomiast podszedłeś do Mameda i powiedziałeś: Mamed, mistrzu, szacunek. I myślę, że to jest ta puenta tej walki, tego rematchu, generalnie tych dwóch walk, które stoczyliście po to, żeby uradować publiczność, bo jesteście ludźmi z innych kategorii. Tak, ja jestem prawdziwym wojownikiem, gladiatorem, który nigdy się nie poddaje. Mamy tak samo, jest świetnym zawodnikiem i wojownikiem, który, jak widać, to dalej potrafi być niebezpieczny. A daliśmy, myślę, że walkę na wysokim poziomie, specjalnie dla was. Także wielkie brawa dla Mameda i dla mnie. Tomek Narkun, zwycięski, bardzo serdecznie dziękuję. Tak, trafił Pudzianowski, skóra na plecach. Pudzian powinien Bobka pozamiatać. Bójka w tej chwili potężna. I wymieniają te ciosy. Pudzianowski!